Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie. Nowe Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Rywalizacja rozpoczęła się od grupy A kategorii 56 kg mężczyzn. W gronie 13 najlżejszych zawodników tych mistrzostw był też nasz Adrian Franczek. Wiedzieliśmy, że nie ma szans na walkę o czołowe miejsca, nie mówiąc już o medalu. W rwaniu nasz zawodnik zaliczył dwie próby na 90 i 93 kg. Dało to ostatnie 12 miejsce, nie 13, bowiem 3 próby spalił reprezentant Wietnamu. A złoto w tym boju zdobył atleta Tajlandii Shin Pech Kruajatong. W podrzucie Franczek miał tylko jedno dobre podejście, ostatnie na 110 kg łączny. Rezultat 203 w dwuboju dał 11 miejsce. Z kandydatów do medali wysoko poprzeczkę postawił Meng Cheng z Chin. W drugiej męskiej kategorii do 62 kg, także było ciekawie, wśród najlepszych dźwigał Dariusz Januś. W dwuboju uzyskał 246 kg. W rwaniu i dwuboju poprawił rekordy życiowe, a rozpoczął pierwszy z bojów od 102 kg. Potem trafił się nieudany atak na 106, poprawiony jednak życiówką za drugim razem. A prowadził młodzieżowy mistrz olimpijski z ubiegłego roku zawodnik Korei Północnej Park Jong-ju. W podrzucie Koreańczyk pokazał też wielką siłę i pewnie wywalczył tytuł. Polak walczył kapitalnie i zakończył rywalizację ostatecznie na 8 miejscu. Panie, start mistrzowski rozpoczęły od grupy 48 kg. Na juniorskim mistrzowskim pomoście w hali Orbita mamy pierwsze rekordy świata. Nie juniorek U20, tylko do lat 17. Ich autorką jest urodzona w 1998 roku Chinka Huinghai Jiang. W rwaniu kategorii 48 kg poprawiła rekord świata na 92 kg, w dwuboju zaś na 205 kg. Drugie miejsce po rwaniu także Chinki Zhui Qing-hou. W podrzucie dominowały ponownie zawodniczki z kraju państwa środka. Obie uzyskały po 113 kg. Lżejsza Hou została złotą medalistką w tej części rywalizacji. Agnieszka Kuczmaczewska była 14, 139 kg w dwuboju. W rwaniu zaliczyła 3 próby na 60, 62 i 63 kg, co dało jej 14 pozycję. W podrzucie zawodniczka z Polski miała 2 udane próby na 73 i 76 kg, a tak na 78 nie był już udany. Dziś kolejny dzień rywalizacji. Zapraszamy do hali Orbita we Wrocławiu. Nowe Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie.